film powstaje we współpracy z Epic Games. Moi kochani, dzisiaj jest ten dzień, dzień, w którym oficjalnie możemy zagrać w LEGO Fortnite. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tej grze, albo ani razu w nią nie graliście, no to obejrzyjcie ten film do samego końca, a uwierzcie mi, gra na pewno wam się spodoba. Jeżeli tak samo jak ja cieszycie się, że wyszła nowa gierka, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, ponieważ na tym kanale LEGO Fortnite będzie pojawiało się regularnie. Zbuduj przygody z LEGO Fortnite. Odkrywaj rozległy, otwarty świat, w których Fortnite zderza się z magią budowania LEGO. Zbieraj jedzenie oraz zasoby, wytwarzaj przedmioty, zbuduj schronienie i walcz z przeciwnikami w trybie solo lub zbierz drużynę aż do 8 graczy. Uwolnij swoją kreatywność, budując oraz dostosowując swoją bazę przy użyciu znalezionych wokół ciebie elementów. A potem zrekrutuj mieszkańców do zbierania surowców i pomocy przy próbie przetrwania nocy. Zbierz ekwipunek i zapuść się głęboko w głąb jaskini, w poszukiwaniu rzadkich materiałów, a także tajemniczych miejsc. Odnajdź niepowtarzalną, kreatywno-survivalową przygodę LEGO Fortnite. Podróż dopiero się rozpoczyna, oferując wyjątkowe budowanie świata, elementy rozgrywki i całą masę stylów LEGO nadchodzących w aktualizacji od początku 2024 roku. Link do pobrania gry oczywiście macie w opisie, pobierajcie i wskoczcie wspólnie ze mną do świata LEGO Fortnite. Moi kochani, jesteśmy już w grze i uwaga, aby odpalić LEGO Fortnite wystarczy, że zjedziemy scrollem niżej, wybierzemy tryb LEGO Fortnite i stworzymy swój własny świat, ale za chwileczkę wam pokażę, na czym to polega. Tylko że na samym początku, moi drodzy, chciałem was poinformować, że wszystkie stroje, które mieliście kupione w normalnym Fortnite, zostały skopiowane i stworzone jako postacie z gry LEGO Fortnite. Wyglądają przecudownie. Ja od razu wybieram sobie palucha rybnego. Jest i paluch rybny, nawet zamrożony paluch rybny. Wybieramy standardowego palucha rybnego i tworzymy nowy świat. Klikając stwórz świat, mamy kilka pól na nasze światy. Wybieram na przykład pierwsze pole, wybierz i możemy rozpocząć sobie gierkę w normalnym trybie przetrwanie albo w trybie piaskownica, czyli to jest taki tryb kreatywny. My dzisiaj sobie zagramy tryb piaskownicę. Możemy też sobie wybrać grafikę, dzięki której łatwiej będzie nam skojarzyć, która to była mapa, oraz jeżeli udostępnimy naszą mapę naszym znajomym, też będą wiedzieli, że akurat ta z palemką to jest mapa Farela, żeby tutaj wbić. Żeby swoją mapę udostępnić innym graczom, musimy nadpisać nasze ziarno. Wpiszemy tu jakiś dowolny numer, dzięki któremu inni gracze będą mogli dołączyć do naszej mapy, ponieważ jest to nasz typowy numer Seeda. Więc to jest ważne. Na mapę może wejść maksymalnie 8 osób. Ja z pewnością też dla wszystkich osób, które wspierają z kodem Farel, bo kod Farel też jest dostępny w tej grze, udostępnię kodzik i będziecie mogli dołączyć do mojego świata, jak będę online. Możemy też ustawić sobie wrogów, żeby byli włączeni albo wyłączeni. Głód, temperaturę, energię, likwidację, upuszczanie ekwipunku po likwidacji, przyjazne stworzenia oraz mieszkańców. Więc teraz odpalmy nasz pierwszy świat. O, stary, jak to kozacko wygląda! Ej! Gdzie my jesteśmy? Który to ty jesteś? Ten czy tamten? Rozmawiasz z dowódczyni drużyn przytulanek. Już rozmawiamy. Siemano! Co ci mówiłam o zakradaniu się, gdy buduję? Chwila, ty nie jesteś miałśniak. My chyba się nie znamy. Jestem dowódczyni drużyn przytulanek, a nie Szaku. A ty kto? TFT Farel, wspaniale cię poznać. Uważam, że budowanie jest bardzo uspokajające. Jeśli chcesz się przekonać, otwórz menu budowania i zacznij stawiać, co tylko zechcesz. O tak! I tak o, też zrobimy. Stary. Litereczka Q. Okej. I zobaczcie, możemy postawić sobie na początku stół rzemieślniczy. Stawiam. Mogę jeszcze z nią porozmawiać? Tak jest. Witaj. Jeśli postawisz wiejski rynek, możesz zacząć tworzyć własną wioskę. Wszystko, co tam zbudujesz, zwiększy ocenę wioski. Okej. Im wyższa ocena twojej wioski, tym większa szansa, że odwiedzą cię nowi przyjaciele. Okej. Niektórzy nawet mogą się wprowadzić, jeśli znajdzie się dla nich łóżko. O proszę, widziałeś, stary? Stawiam dom, stawiam pierwszy domek. Stawiaj pierwszy domek, gościu. O proszę, jaki wielki. Nie. Wow. Czyli to się nie buduje jakby samo, tak? Ja to muszę dobudować ze schematu. A oczywiście, że tak, byku. Tutaj trzeba się wszystkiego nauczyć. To jest mega fajna gierka. Więc pogadajmy dalej jeszcze z dowódczynią drużyn przytulanek. Siemaneczko. Porozmawiajmy o zabawkach. W zakładce zabawki znajdziesz najdroższe rzeczy. Takie jak silniki, dźwignie i dynamiczna platforma. Po użyciu zabawek można zbudować kreatywne rzeczy. Na przykład latające domy albo łodzie. Latające domy? O kurczę. Kiedyś widziałam, jak słony położył grilla na dynamicznej platformie. Po czym wypłynął na morze w tym pływającym food trucku. Co jest? Jego jedynym klientem był pewnie paluch rybny. Ej, to czyli ja! Proszę tutaj się uspokoić. Tak, byłem. I co wam do tego? Zakładka wszystkie przedmioty umożliwia tworzenie wszystkich stworów z całego świata. Okej. Okay. Gdy jest mi smutno, tworzę 5 krów i już mam kilka przyjaciółek. Tak samo, Szaku. Śmieszne, ale skuteczne. Moi drodzy, więc kliknijmy sobie literkę tab. Mamy ekwipunek, mamy też mapę. Wow, ej!
Mapa jest ogromna! Będzie pięknie, ekwipuneczek, wszystkie przedmioty. Na przykład mamy różne rodzaje mieczy. Mogę sobie dodać na przykład miecz drewniany. Mogę dać sobie kuszę, dodaj. Mogę dać sobie bełty i mogę sobie dodać dynamit. I co teraz? Mam miecz. Ha! I tak nim miotam. Ale trza, rozpędzamy się i uwaga. Raz, dwa, trzy. Ciach, ciach. Leży! Mieczka, no i pada. Mamy też kuszę. Czy ja mogę do ciebie szaku strzelić na przykład? Ha! O ty! To łap to. Ha! Łap dynamit! Nie, 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 zginę, zginę! 16 zadał obrażeń. No? Łap okay, ten. Wszystkie przedmioty. Co mi rzuciłeś? Mamy dynamit, dynamit! Niespodzianka! No i się rozsypał, palu grybny! Rozsypał się na klocki! Nie wszystko stracone. Wróć do swojego plecaka, aby odzyskać utracone przedmioty. Plecaki są zaznaczone na mapie. No i fajnie, wiemy już, co się dzieje, jak się wysadzimy w powietrze. Albo jakiś czubek z waszej drużyny też was wysadzi w powietrze. Szaku, czyli co, może bitka na miecze? Ale pierw zrobię breakdance'a. Oba. Emotki wszystkie są też dostępne. Piękna sprawa. Robaczek, patrz, co się dzieje. OG robak. Dodaj, jaki to jest miecz? Ej, Zemu, tańczy, miecz, patrz! Epicki, dodaj. Ale czad! Ej, ja tego nie mam, to ja wam zagram. Mega fajny, mega fajna gierka, jaram się w opór. Patrz, tam daleko jest owca, a ty, krowa. 14, headshot. Czyli wiemy, że możemy strzelać z kurz, uderzać z miecza. I zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Na przykład wszystkie przedmioty. Mamy dynamity. Siekierki. Potężna siekierka zrobiona z miedzi. Czyli mamy 4 rodzaje siekier, 4 rodzaje kilofu, 4 rodzaje łopat. Na przykład dodam sobie łopatę. I co z taką łopatą? Stary, patrz! Kopię dziurę łopatą! Zobacz. Kontrolę. Możemy też zrobić uniki fajne. Ciach, ciach. Pogoda też się zmienia. Ale ta gra jest rozwinięta. Mega fajnie. Kiedy naciśniemy taba, mamy nasz ekwipuneczek, dobra? I co, normalnie sobie dziurkę kopiemy teraz? Uwaga. Ta, stary, robimy podkop. Let's go! Ale to tylko ziemię nam daje, stary, to jakby dziury nie robimy. Aha, czyli ziemia jest na przykład nam niezbędna do czegoś, okej. Okay. Kiedy naciśniemy dwa razy spację, w trybie kreatywnym oczywiście możemy sobie polatać. Zacznij budować. No to zaczynamy budować. Co możemy tutaj zrobić? Na przykład postawimy sobie 4-9 razy podłogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. Czyli pola klocków też muszą nam się zgadzać, stary. Kumasz? Ciekawe to jest, no. Możemy je obracać prawo-lewo, okej, okay, kumam czacze, zobacz, obróciłem, już teraz pasują dalej. Dobre, dołóżmy sobie inne fragmenty, teraz te większe, raz, dwa, trzy, cztery. Normalnie składamy podłogę, zmieniamy sobie fragment na kolejny, ciach, 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 ciach. Sztos, sztos totalny, znowu zmieniamy, na przykład na te dłuższe pola. On tu wejdzie, wejdzie. Jest mega intuicyjne, dobra, myślałem, że to będzie trudne, jest mega proste. Potrzebujemy teraz co? Schody. Okej, okay, czyli schodki. Raz, dwa. Zobacz. I mamy normalnie schody. Literka Q, rampa. Raz, znowu. Kolejna rampa, jedna, druga. Cyk. Teraz balustrada. Pyk, pyk. Nie no, ta gra jest idealna dla fanów Lego. Pyk. Wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, bo my z Szakiem zaczynamy przygodę. Postaramy się tą grę przejść na 100% w normalnym trybie survivalowym. Co na to? No na pewno tak zrobimy, stary. Tylko że oczywiście tutaj, żeby na przykład coś postawić w normalnej survivalowym trybie, pewnie trzeba będzie nazbierać tych klocków. No a co ty myślisz? A nie tak o hop-siup, jak my sobie latamy i budujemy. Dobra. Trzeci etap z 32 jak coś, nie? O kurde, no bo wybrałem największą budowlę, nie? Pyk, pyk, pyk. Pyk, ładnie. Dobra, podłoga, Szaku. Pyk, pyk, pyk. Cyk, lecimy. O, Szaku już łączy kropki, widzowie. Raz, dwa, trzy. Łączę. Chwilę mu to zajęło, ja biorę większe. Te biorę te mniejsze. Dobra, i wziąłeś pewnie większe. Nie, wziąłem mniejsze, jest dobrze. Dobra, jest git. Łączę, łączę, łączę. Mamy to. 9 z 32. Jest podstawa. Jest podstawa. Pyk, 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 słupki teraz. Stary, całą noc pracowaliśmy, aż nastał dzień. I budowa ledwo stoi. Okej, okay, kolejny etap za nami, 15 na 32. Zaraz nie wytrzymam, stary. Ale to jest duże. O, wjeżdżamy teraz, stary, w daszek. To będzie jakaś taka fajna japońska chatka. Pek, pek, pek. 28, stary, zaraz kończymy budowlę. Już, tuż, tuż. Tuż, tuż. Wygląda to mocno. Let's go. Okej. Okay. Mamy. 31 i ostatnie, ostatnie. Poczekaj, co to będzie? Wow, jedna ostatnia część. Ostatnia rzecz. Tyk. I dawaj, po jednej lamie. Pyk. Pyk. I mamy go! To. Tak jest. Największa budowla zbudowana. Ale czad. Wchodzimy do środka, stary. Otwórz drzwi. Zwiedźmy ją. Nie ma za bardzo. Na razie nic nie ma, ale tutaj oczywiście możemy jeszcze pododawać różnych rzeczy. Na przykład sobie wejdziemy w domku w mebelki. Mamy łóżeczko, patrz. Tu sobie stawiamy pryczę Szaka. Moja taka będzie królewska, taka moja królewska. Cyk.
I normalnie, stary, kładziesz się spać, twoje łóżko. I tu, żeby ciepło nam było. Zoba, wskakuj, siaku. Dawaj, cyk, nurka. Moje łóżko. Klasa. Ale mega mocne. Możemy tutaj troszeczkę naszą jeszcze chatkę rozświetlić, dając tutaj świeczuszki, pyk. Ale myślę, stary, że może przelećmy się gdzieś. Tak, i zobaczmy tak, jakieś moby. No. Okej. Okay. Mogę tą tak na przykład kulę uderzyć. A, spychamy ją normalnie, czekaj, bym łopatę wziął. Przestań kopać, wariacie. W nasz budynek, w nasz budynek, let's go! Nie! Nie, w maliny! I poleciała w maliny. No i uwaga. Okej! Okay. Zniszczyła! Może nam zniszczyć, ale numer. Teraz, moi kochani, sprawdzimy, jak wyglądają wszystkie biomy. Wow! Jest jakiś potwór. O kurde, stary, co to jest? Chcesz ze mną walczyć, wariacie? Łap! Wow. Uwaga, uwaga! Prawie. Jakimś kwasem tutaj pluje. A! Dobra, że umiem latać! W kreatywnym! Olo, ma hapsów! Ej, mega mocny! Stary, my strzelamy z najlepszej kuszy! I on jest mega kozakiem, no! Pyk, pyk! We dwoje się z nim męczymy! No i zginąłem! Dostałeś? Dobra, odradzam się. Zostaw mnie! Dobra, prawie mnie trafił. On tylko raz cię trafił? Tak, raz mnie trafił na hita, 3 serca. To niezły ananasek. Dobra, padł! I co z niego wypada? Łuska pieskowego brutala. Mamy to. Skorpion! Wow, na dwa hity musi paść. Nieźle. Wow, dobra. Co jest? On wybuch, prawie padłem, mam pół serca. Od skorpiona? Yes. No. Wilk, wilkor. Oho, dobra. Aha! Dobra! Stary, no. Uważaj na niego, nie? Bo bije mocno. Dobra, wilk leży. Po prostu gierka wie, że to jeszcze za szybko na te mocne potwory. Musimy ogarnąć sobie cały ekwipunek. Odczuj ciepło, czyli rozumiem, że staje się nam gorąco i będzie nam się chciało pić. O tak, kurczę. Tak, no. Tak? Patrz, dostajesz damage, ja też. Widzę, gejzer. Woo! Ale bajer. Wow. Dobre, w tej gierce jest wszystko przemyślane. Temperatura, pory dnia, pogoda, pięknie. I można stary, pływać? Weź sobie do wody. Normalnie, pływamy. Tu mi wskoczyło ciepło. A patrz, wyskoczysz z wody, jest ci cieplej. Tak, tak, no. Ale jaja, dobra, lecimy dalej. Ruda czegoś. O, jakaś ruda złota? Rozwalmy to. Dobra, damy kilo. Tak, bursztyn surowy, ale czad. NPC jakiś. O, i on jest agresywny. Widzę. Jest ich tu sporo. Niedobrze. Dobra, walka. Leży. Leży. Uważaj, kolejny w zbroi. Headshot! Kurczak! Nie, to kurczak! Dostaw go! A, niestety. Oj, dostał! A! Uważaj! Kolejny! Dobra, leży. Jest skrzynka, stary! Ale wielka skrzynia, otwieramy! Jest ostra tak. Papryczka! Ostra papryczka! Ej, mieliśmy się podzielić. Ta, dzielić. Jem wszystko! Dobra, też muszę coś zajadać, bo kurczę, jestem w sumie głodny. Nam! Dobra. Pustynny biom za nami, lećmy zobaczyć kolejny. Let's go! Fajnie to wygląda, spójrz na to, jaki jest wielki ten świat! Ja zaraz nie wytrzymam, przecież tu jest tyle godzin grania, że ja dziękuję. Ale tu coś fajnie pięknego. Wygląda, że tak mocno grzeje, nie? Tak wszystko się tak rozmywa. To się nazywa Fata Morgana. Otóż to. O, proszę, zaczyna padać, ale na szczęście jest przed nami jaskinia, więc się schowam. Uważaj, pająk! Dostał! Dawaj do jaskini! Okej, wchodzimy. Oho, jest jasna zjeżdżalni. Wow! Okej, gdzie my jesteśmy? Aha, byku, wiesz o co chodzi? Nie wzięliśmy tak, sobie z ekwipunku pochodni. W trybie survivalowym nie będzie tak łatwo. No, na pewno nie. O dobra. Kurczę, ale trzeba... Uwaga! Co to? Szkielety! Co to jest? O nie! To jest tak, taki. Szkielety! Gin! Nice! Let's kolejny, go. Uważaj! Dobra, porobiony! Jakaś kość z niego wypadła. Grzybki! Można je zniszczyć i coś wypada. Siorbo grzyb! Skrzynia! Otwieramy, okej. Okay. Wilczy pazur! Weź. I ziarno kukurydzy, okej. Okay. Bardzo duża jest ta jaskinia. Z kilofem! Pyk. Dostał. Wow, nice, kilo wypadł z niego. Fajnie, że wypadają itemki z tych, z mobów. No jest piękna dropik. Sprawa. Oj, jest na dół można zejść. Lecimy. Jeszcze niżej. Go. Woohoo! O, ten jakiś lepszy chyba. Nie, dostał bombę jednak. Dobra, wpadają na hita. Mamy dobrą kuszę do tego. Stary, okay. Mamy najlepsze itemy na sobie, epickie. Kolejna skrzynka. Uwaga, patrz, skorupiak! Ła! Palę go! Wow!
Nie padaj! Tylko, dobra. Leży. Skorupka, fajna ta jaskinia. Dobra, wychodzimy z tej jaskini, lecimy dalej. Ale ten biomik jest mocny. Sprawdziłem ekwipunek i dowiedziałem się, że szejk śniego-jagodowy, jak go wypijemy, ulecza nas i tymczasowo zwiększa odporność na upał, czyli on nam się przyda podczas eksplorowania biomu pustynnego, a hamburgerek możemy się nim uleczyć i zmniejsza głód oraz tymczasowo zwiększa odporność na zimno, więc weźmiemy sobie hamburgerka, bo lecimy teraz na biom lodowy. Zajadam burgera, zobacz jaki kozacki. Mega wielki, jak głowa, stary, jak głowa. Tutaj szejka, tu hamburgerka pojedzone, więc lecimy. Czy ty widzisz, stary, tego golema lodowego? Tak, nowy biom, nowy golem. Jedziemy z nim, ale pierw chyba wilka, co? Ja już zaatakowałem, obudziłem go. Wilkora? Czy tamtego? Golema, tego golema. Wilk, wilk gada tutaj owce. Dawaj do niego skuszy. Wale, 14. Wale, żeby ci nie trafił, bo od razu zginiesz. A, hamburgera, ja w międzyczasie uciekam. Ale dobry hamburger, ej, niam, on niam, jest niam. Mega mocny. Dobra, paluch coś nie może go zjeść, nieważne. On będzie jadł i strzelał. Trafił cię prawie. Prawie. On jest chyba mocniejszy od tamtego, byku. Jest szansa, dlatego nie chcę być trafiony. Goni mnie. Uważaj. Nie wierzę. A, prawie mnie złapał. Ale patrz, w ogóle przy tej jedzonka nam serca wzrosły. Zamiast trzech mamy ich 7. Faktycznie, przez hamburgera mamy więcej HP. Dobra, zobaczę, po ile on bije. Zmieczę go! O! Dostałem! Przeżyłem! Stary, przeżyłem! Bije mocno! Epicki amulet! Dostałem, czekaj, o co chodzi? Na przykład talizman, stary, może nam zwiększyć naszą odporność na niską temperaturę. Dodaj. O, wziąłem go. Okej, i zakładamy sobie na siebie. Kumam czacze. A teraz wszystko w tej gierce jest proste. Dodatkowo możemy wziąć jeszcze kilka rzeczy nowych, stary. Ej, są ogólnie, jak wejdziesz jakiś wpłynek, wszystkie przedmioty, to jest dużo tych talizmanów. Dodałem sobie kilka fajnych rzeczy. Sprawdźmy je. Pierwsza rzecz, wyposaż, druga rzecz, trzecia rzecz, czwarta rzecz. O, stary. Beku, patrz na to. Oho, grappler! Grappler szef! Ej, mega mocne. Spadłem, nie złapałem się. Jestem najgorszy. Ja, Szaku, bym proponował rozbić tutaj obóz, naszą nową wioskę. Co ty na to? No, można tak zrobić, czemu nie? Wejdźmy sobie wszystkie przedmioty, wejdźmy w ekwipunek i mamy takie epicki talizman odporności, zapewnia dodatkową obronę przez kilka sekund po otrzymaniu obrażeń. Dodaj. Mamy tutaj epicki talizman regeneracji, stopniowo odzyskuje zdrowie, bierzemy. Ten talizman już mamy oraz weźmiemy sobie epicki talizman zdrowia, zwiększa zdrowie obronę. Wyposaż. I wyposaż. O kurcze, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 serduszek. To jest to. Teraz można zagrać. Dobra, budujemy. Pek, szybciutko. Tym razem mniejszy domek wybrałem, jakby co. Okej. Okay. Mam ścianę. Mam słupek. Jeden, drugi. Postawię taki znacznik koło naszej chaty, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasz domek. Damy kolor niebieski, że to jest zima. Pyk. Tak jest, jest znacznik domku. Kozak. Jak ci idzie budowa? Bo już zaraz będzie ciemno. Koniec. Skończone, idealnie, na styk. Dobra, to teraz tak, rozpalmy ognicho. Trzeba, koniecznie, rozpalone. Jedno, drugie, dobra, co możemy tu jeszcze zrobić? Stół rzemieślniczy, pyk. Ja dam łóżka nam w bazie, rycerskie łóżko. Daję rycerskie łóżko chcesz mieć? A no jakie? Ja zajmuję górę. Jaką górę, stary? A co, tu nie ma góry? Nie ma. Halo. Dobra, to ten będzie mój pokój. Rycerskie łoże, to z ciebie taki rycerz. Starożytne łoże, tak jest, to jest to. Starożytne, tak. Dobra, o, wanna. Wszystko tu będzie. Jacuzzi? Światło, jacuzzi, oświetlenie. Ej, tutaj zamontujemy normalnie, stary, lampki. Pyk. Jeden, drugi. O, proszę bardzo, jaki zlewik ładny, no. No proszę, wszystko. Ja będę, stary, mył nogi w beczce. Proszę bardzo, beczuszka. No i tak. Postawię sobie tutaj toaletę, a z boku będzie beczka, w której można umyć ręce. Mądre. Studnie życzeń nam postawię tutaj przed domkiem. Studnie życzeń? Tak. A wannę mamy, że się umyć? No jest wanna u mnie w pokoju, nie widziałeś? A już jest, dobra, widzę. Ha! Stary, zobacz, tu se postawimy normalnie. Jacuzzi z zewnątrz, balia. O, proszę. Normalnie, zobacz. Ale stópki moczysz, no. Widzisz? Mocno. Oba, chłopie. Dobra. Oba. Ej, oceniam twój pokój. Aha. Naprawdę taka beznadzieja? Co? No idziemy stary, spać, tu jest stary. Dobranoc. Pusto. Dobranoc, skakuj. Trzeba spać, żeby rano wstać. Zimno mi. To zamknij drzwi. Właśnie, zapomnieliśmy o drzwiach. Nie chcę nic mówić, ale czas chyba kolejnego burgerka zjeść. Oj, dobrze, że przypomniałeś. Dodaj wiele.
17, dzięki. No i jest pojedzone. Klasuja. Idę zapolować, stary. Ale ciekawostka, chyba na zimie moby się w nocy nie respią, bo jest za zimno. Ale jest skorpion. Co robi skorpion na lodowym biomie? Jaki on szybki! Lej go! Ej, dobra, jest wilk jakiś mocny. Uważaj, za tobą. Wilkor. Lej go. Dostał, dostał. Dobra, zwierza. Pyk. Dobrze, dawaj go. Pięknie. Cia, po 7. Po 7 z siekierki? Łoty, cwaniaczku. Dobrze, tak. Rozsypał się. Jestem mega ciekawy, co jest za tym lodowym biomem. Lecimy. Okej, minęliśmy biom lodowy, moi drodzy, i dolecieliśmy znowu do normalnego biomu. Jestem mega ciekawy, co dalej nas czeka. Jeżeli też jesteście ciekawi naszych przygód, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby klikać link w opisie. Tam znajdziecie link do pobrania gierki i sami zanurzcie się razem z nami w świat LEGO Fortnite. Mega fajna gierka, my lecimy z Szakiem dalej nagrywać, co nie? Dokładnie, let's go, pora na przygodę. Trzymajcie się, hej!